Krzysztof Pieronek. Krzysztof Pieronek jest tradycyjnym krawcem znanym i cenionym na polskiej Orawie Górnej, krainie przylegającej do południowych stoków Pilska i Babiej Góry. Na tych terenach przez lata przenikało się kilka grup etnicznych – wołoska, polska, słowacka i węgierska, których cechy można odnaleźć w kulturze górali górno-orawskich. Pan Krzysztof wykonuje tradycyjne odzienie orawskie, męskie i damskie. Specjalizuje się w szyciu portek, cuch, guni, ale wykonuje też kierpce, opaski, kobiece gorsety i spódnice. Pierwsze orawskie portki uszył w wieku 15 lat. W swojej pracy dba o zachowanie kształtu i oryginalności właściwych dla lokalnej tradycji. Zależy mu na dokładnym odwzorowaniu każdego elementu, zaczynając od kroju, a na wyszywaniu i hafcie kończąc. Wzoru haftu orawskiego nauczył się od swojego ojca Albina Pieronka, cenionego orawskiego malarza ludowego. Natomiast umiejętności krawieckie przejął od Józefa Pniaka z Jabłonki. Pan Krzysztof inspiracji szuka w archiwalnych zbiorach muzeów etnograficznych, konsultuje się też z etnologami z Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Ma bogate zbiory staroświeckiego odzienia orawskiego i własne archiwum fotograficzne. Rocznie wykonuje ponad 50 elementów ubioru. Jednym z ostatnich jest orawska gunia, wykonana przez niego na prywatne zamówienie. Krzysztof Pieronek stale uczęszcza na kiermasze sztuki ludowej. Za orawski strój został wyróżniony na sabałowych bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. Jego prace gościły na wystawach w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce oraz w Klinie na Słowacji. Prowadzi warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych. Jest współautorem monograficznej publikacji Strój górali orawskich. W ramach stypendium dla twórców ludowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi wykonał gunie, cuchy i kabot, wierzchnie elementy stroju orawskiego, którymi obdarował trójkę swoich przyjaciół. W przerwach od szycia strojów grywa na skrzypcach i maluje na szkle.